2 złote obiegowe 1994, cena 150 zł za stan idealny. A więc tak jak na wstępie, początkiem zeszłego roku można było kupić tę monetę za 70-60 zł w stanie idealnym od pewnego sprzedawcy. Dzisiaj 150, cena 100% do góry. Monety obiegowe szaleją, ich wzrost jest ciągle do góry. Z miesiąca na miesiąc ceny idą do góry. Kiedy to szaleństwo się skończy, nie wiadomo. Moim zdaniem trochę przewartościowana jest ta cena, ale jednak ciężko zdobyć taką monetkę. Oczywiście, gdybyście poszukali jakichś alternatyw, to pewno kupicie taniej jeszcze. Ale nigdy nie macie pewności. Jest wiele sprzedawców, którzy po prostu sprzedadzą wam monetę w gorszym stanie niż stan idealny, gdzie monetę nigdy nikt nie trzymał w dłoni. Została wyciągnięta z rulonu, z woreczka menniczego i wciśnięta od razu, zapakowana do bezpiecznej folii, bezpiecznego kapsla lub holdera. Takie monety poszukujemy. W styczeń 2021 cena 150-160 kup teraz. Można sprawdzić. Oczywiście gdzieś tam ktoś ma znajomości, to znajdzie taniej. Jakiś będzie miał szczęście na licytacjach. Ale tak jak powiedziałem, jeżeli mamy sprawdzonych sprzedawców bądź kolekcjonerów, to wiadomo, że towar jest pewny. Tak jak powiedziałem, monety pochodzą z pewnych rulonów, z pewnych woreczków. Rozpakowuje się taki rulon, woreczek w rękawiczkach, tak żeby nie było odcisków palca na monecie, i przekłada się do holdera bądź do woreczka strunowego. Najbezpieczniejsze są w holderach bądź w papierowych kopertkach. Wszystko jest jeszcze do ustalenia przez kolekcjonera, ale najbardziej odradzam klasycznych klaserów i oczywiście popularnej zemsty Honeckera. To by było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się i do następnego. Hej!